Inspektora Reklamy i Komendy Powiatowej Policji we Włoszowie. Pani starsza sierżant Monika Jałocha jest rzecznikiem Komendy Powiatowej Policji we Włoszowie. Tutaj jest kierownik ruchu drogowego, aspirant Wojciech Bełz. A ja jestem kierownikiem dzielnicowych i nazywam się Marcin Słowacki. I słuchajcie, w dniu dzisiejszym przyjechaliśmy do Waszej szkoły w związku z tym, iż Komenda Powiatowa realizuje taki program jak Bezpieczna Droga do Szkoły. I obejmuje on przede wszystkim uczniów klas pierwszych. W dniach od 3 do 7 września ruszyła policyjna akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Działania, ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym, w rejonie szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w początkowym okresie nauki po przerwie wakacyjnej. Policjanci prowadzą działania profilaktyczne, spotykają się z najmłodszymi użytkownikami dróg, omawiają zasady bezpieczeństwa bezpiecznego poruszania się po drodze. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych przygotowaliśmy także elementy odblaskowe i wyjaśniliśmy, jak ważne jest ich używanie. Policjanci przypomnieli najmłodszym, jak ważne jest używanie fotelików oraz pasów bezpieczeństwa.